Samuel. As a young boy, jako młody chłopiec, Samuel został wysłany, by służyć Bogu przy kapłanie Helim. Pewnej nocy przybiegł do sypialni Helego. Samuel usłyszał, że ktoś wymawia jego imię. Pomyślał, że to Heli. Nie wołałem cię. Wróć i połóż się spać. Zatem Samuel tak zrobił. Ale głos zawołał go jeszcze dwa razy. Wtedy Heli był już pewny, że to Bóg wzywa Samuela. Heli powiedział Samuelowi, iż to na pewno głos Boży. Gdy znowu usłyszysz ten głos, powiedz: mów, Panie, bo Twój sługa słucha. Bóg powiedział Samuelowi, że ukaże synów Helego, ponieważ byli złymi ludźmi. Samuel wyrósł na pobożnego człowieka. Gdy wybuchła wojna, słudzy Boga postanowili zanieść Arkę Przymierza na pole bitwy. Było to jednak wbrew zasadom Boga. I co się stało? Wrogowie odbili Arkę Przymierza i zabrali ją ze sobą. Lud Boży popadł w smutek. Ale gdy tylko nieprzyjaciele donieśli Arkę do domu, zaczęły im się przydarzać przykre rzeczy. Chcieli się jej pozbyć. Załadowali więc Arkę na wóz ciągnięty przez dwa woły i odesłali do właścicieli. Gdy wybrańcy Boga zobaczyli Arkę, bardzo się ucieszyli. Jednak wrogowie się nie poddawali. Kiedy Boży lud zebrał się razem, zaatakowali go. Ludzie błagali Samuela o modlitwę. W odpowiedzi Bóg zesłał piorun, tak głośny, że żołnierze wroga wystraszyli się. Wtedy zostali przepędzeni.